przenosimy się do Kalifornii, gdzie jest Magda Szczodruch i gdzie szaleją pożary. Dzień dobry, Magda. Dzień dobry, witaj. Jesteś troszeczkę szalona, wychodząc na zewnątrz, biorąc pod uwagę, że podglądamy na przykład klawiaturę twojego komputera, a komputer stoi w domu i dużo popiołu jest na tej klawiaturze. Tak, dzisiaj właśnie obudziło nas coś niezwykłego. Po prostu wszystko, gdzie było okno otwarte, w każdym pomieszczeniu po prostu było biało. Przez nawet te malutkie krateczki, co są w oknach, wpadł popiół do domu. Więc było rodzinne sprzątanie, ale sytuacja jest opanowana. Na podwórku jest to samo. Jest jeszcze chyba gorzej, bo taki brud jest. W domu były same białe paproszki, a tutaj mamy takie czarne kropeczki, więc popiół jest wszędzie, ale jakość powietrza jest o wiele lepsza niż rozmawialiśmy chyba 3 tygodnie temu. Więc można wychodzić, można normalnie żyć, funkcjonować, ale są momenty, gdzie jest po prostu źle i śmierdzi i wtedy trzeba siedzieć w domu. Z tego, co widzę, no dość słabo jest ze słońcem u ciebie w Kalifornii. O ile wiem, w Kalifornii cały czas świeci słońce. No to słońce gdzieś jest, no na pewno, tylko ta warstwa dymu przysłania je. Wczoraj troszkę było lepiej, wczoraj było widać takie pomarańczowe słonetko, takie za chmurami, za dymem, ale dzisiaj jest po prostu ciemno. I co najfajniejsze, mieliśmy mieć meeting w pracy o godzinie 8:00, loguje się na meeting, 2 osoby tylko są. Wysyłamy SMS-y, co się dzieje, czy godzina była zmieniona, ludzie śpią, po prostu tak jest dzisiaj ciemno, że tym nawet nie miałem pojęcia, do szkoły go budzę. Jak to wygląda pod kątem statystyk, bo co rusz dowiadujemy się, że cały czas się pali, oglądamy zdjęcia strażaków, którzy leżą gdzie się tylko da, na betonie, leżą na trawie, tam gdzie po prostu padną, tam próbują odsypiać swoją ciężką pracę. Wiemy, że palą się lasy, palą się parki. Czy są jakieś nowe pożary, czy cały czas gaszone jest to, o czym już wiemy od kilkunastu dni? Cały czas jest gaszone to, co wiemy, ale też powstają malutkie pożary, takie mniejsze, które od razu są po prostu gaszone. Koło nas, koło San Francisco, są 2 ogromne pożary, chyba wielkością takie jak Chicago, na wielkość miasta Chicago. I nawet jeden jest tak jak 10 razy Manhattan w Nowym Jorku, więc to są ogromne, ogromne obszary. Nawet z innych stanów przylatują tutaj pomagać strażacy. Z Izraela pierwszy raz ekipa przyleciała i tutaj jest. Nie jest za dobrze, ale no, my jako tutaj w Bay Area czujemy się na tyle bezpiecznie, że widzimy, że samoloty latają, sprawdzają. Dużo policji wszędzie jest. Nie można w parkach... Zazwyczaj grillują ludzie, nie można było w tym roku w Labor Day grillować. Koło domu nie można palić ognisk, nie można też kominków używać, żeby to jakoś po prostu pomóc. No i wiem, że w niektórych rejonach też energię zabierają na parę godzin, żeby też transformatory odpoczęły. To wszystko powoduje, że my czujemy się jako my bezpiecznie, tylko jak patrzymy w niebo, to taki niepokój i strach ogarnia, że to może gdzieś za rogiem, albo nie, to jest daleko. Te wiatry po prostu niosą ten dym i teraz no, ten popiół. Znaczy, nie chciałbym uogólniać, no bo to by było bardzo niesprawiedliwe, ale niestety no nie jesteśmy rozumnymi stworzeniami my jako ludzie, ponieważ z jednej strony cały świat wie o tym, że pali się Kalifornia, a z drugiej pojawiła się wczoraj wieczorem albo dzisiaj informacja o tym, że kolejny pożar został spowodowany właśnie przez ludzi, którzy postanowili sobie odpalać fajerwerki, więc trudno tego nie nazwać inaczej jak taki czysty debilizm, żeby w środku pożaru jeszcze odpalać fajerwerki i palić to, co się wcześniej nie paliło. Po prostu para jest w ciąży i chciała pokazać, czy to będzie chłopczyk, czy dziewczynka i wypuścili właśnie fajerwerki koloru albo różowego, albo niebieskiego. I od tego się zaczęło. Teraz jest dyskusja publiczna, czy oni powinni zapłacić za to, no bo to oni to tak rozpoczęli. No tutaj internet wrze, no głupota, po prostu ludzka głupota. Magda, pewnie na bieżąco jesteś z różnego rodzaju nie tylko statystykami, ale też opiniami i wypowiedziami ludzi, którzy na tym się znają, bo pożary w Kalifornii nie są niczym nowym, tyle tylko, że w tym roku
jest ich więcej, zajmują więcej obszarów i trudno jest to wszystko ogarnąć. Czy jest podana jakaś data, kiedy odsapniecie, kiedy nie będzie białej klawiatury od popiołu, kiedy da się wyjść na zewnątrz, posiedzieć godzinę i nie strzepywać z siebie tego popiołu, kiedy po prostu wszystko wróci do tej w miarę normalności? Wszyscy mogą się odeszyć. To samo było z miasteczkiem Paradise. Płonęło, dopóki nie spadł pierwszy deszcz. I tak samo tutaj, no, czekamy na ten deszcz, ale to pewnie październik, listopad. Nie wygląda to za ciekawie. Jeszcze te weekendowe nasze temperatury są straszne, bo przez ostatni ten Labor Day weekend było po 43 Celsjusza. Po prostu było bardzo gorąco i ludzie siedzieli w domach, bo było gorąco. Nie było jakichś przyjęć, nie było jakichś tam grillów, ognisk, więc, ale za to wszyscy poszli na plażę i teraz mamy plaże znowu zamknięte, bo przez koronawirus myślą, że znowu będzie tragedia tutaj, ale wiadomo, jedni starają się pomóc, drudzy w ogóle nie słuchają, więc tak samo z pożarami, tak samo z koronawirusem, tak samo ze wszystkim. Nie, są ludzie A i są ludzie B. Nie ma nic takiego pośrednictwa.